dobry, poniedziałek 6:50, dzisiaj ma być 29, a teraz chyba mniej niż 19. Ale co będzie się miły dzień. Zapraszam. Dzisiaj szybki wyjazd. Syrena jeszcze wyje, straż już stoi na placu w gotowości. Dobra, to dzisiaj nie chcę mi się jakoś szwendać po mieście, pogoda jakaś taka z pół na pół, jutro mają być fajne upały, więc jutro będę się szwendał. Także dzisiaj minimalistyczne kroki będę wbijał pewnie w ogrodzie. A w międzyczasie chciałem wam pokazać nasze zgłoszenie do Godot Wild Jam, o którym już sobie mówiłem kilka razy tutaj, także zapraszam. No dobra, a więc zabawa polegała na tworzeniu gier w Godocie. Trwała przez 10 dni. 10 tak, 7, 8, nie 9 dni, 9 dób i się skończyła wczoraj o 22. 76 zgłoszeń i aktualnie już jest 288 ocen. Generalnie wybieramy temat, my wybraliśmy rain, tekstless udało nam się zrobić, tych dwóch nie zdążyliśmy zrobić. Wysłaliśmy wersję HTML i teraz jest faza głosowania, czyli każdy uczestnik głosuje na inne gry. No i tutaj jest spis gier, które wystartowały w tej edycji. Jest gdzieś tutaj też nasza. O, jest. Kropla w krople. Wejść. I tu pisze, że nie możemy głosować, bo to nasze zgłoszenie, więc spoko. Tu trzeba wypełnić ankietę, która wersja Godota, jakie wildcardy, jakiś prosty opis. No i właśnie. I to już jest publiczne. Adres kropla w krople, to będzie w linku. No i tutaj jest opis i sama gra. Nie? To już kiedyś pokazywałem. Dźwięki trochę za cicho. Okej, nasze zgłoszenie trudno nazwać taką pełnoprawną grą, bo to raczej takie dema gry. Natomiast tutaj kilka rzeczy przemyślałem i spisałem, co tutaj się zadziało. Czyli co nam się udało. Wszystkie dźwięki, grafiki są nasze. Stworzyliśmy na potrzeby tego konkursu. Więc nie korzystaliśmy z czyichś, więc jesteśmy dumni ze swojej pracy. Wszystko jest open source, czyli kodujemy na Ubuntu, używamy Godota, używamy Pixelramy do rysunków i używamy Kdenlive do wyciągnięcia dźwięków z nagrań, które tam były użyte. Pierwsza nasza gra i pierwsze zgłoszenie do Game Jamu. No i pierwsze użycie takie od początku do końca Godota i Pixeloramy, czyli startowanie nowego projektu w Godocie, skonfigurowanie go, żeby się budował do HTML-a, wyeksportowanie, no pomijając oczywiście wszystko związane z kodowaniem, z używaniem właśnie dźwięków, no i tak samo w Pixeloramie, tworzenie animacji, tworzenie nowych grafik, też od początku do końca z eksportem, z poprawkami. Także to nam się bardzo udało, z tego jesteśmy dumni. Co nam się udało? Trochę mniej. Nie dodaliśmy wiatru. Idea była taka, że tutaj miały być jeszcze dodatkowo losowe pola z kwadraciki z wiatrem. Jak kropla przelatywała, miała zmieniać trajektorię i prędkość i coś miało się z nią dziać i miała spadać, utrudniać trochę ludzikowi uciekanie. Tego nie zdążyłem zakodować. Nie mamy żadnych opcji na start gry, na restart gry, na punktację. W ogóle nie mamy żadnej informacji. Czyli nie dość, że nie mamy tekstu, to nie mamy niczego. Nie zdążyliśmy tego zrobić. Można teoretycznie tak wyeksportowaną grę uruchamiać na przeglądarkach mobilnych i teoretycznie powinno się dać nawet obsługiwać je gestami dotykowo na telefonie. Natomiast Coś takiego stworzyłem, ale coś nie pykło, nie zadziałało, więc nie da się to grać na telefonie. Nie ma żadnego skalowania poziomu trudności, czyli no tak jak te krople spadają, tak spadają cały czas. Miały z czasem spadać coraz szybciej i miało być ich coraz więcej. I miało być coraz więcej tych punktów przeszkadzających, więc miało być tutaj dużo zamieszania z czasem. Niestety też nie zdążyłem tego zrobić. No i nie ma endgame'u. Czyli nie ma momentu, w którym się definitywnie przegrywa i w którym się definitywnie wygrywa. No ja jestem jednak mega zadowolony, bo właśnie, tak jak mówię, stworzyliśmy projekt od zera. Coś się w nim rusza, działa. Coś tam się w tle, tego nie widać, ale tam faktycznie było liczenie punktów życia w tle. Nie jest nigdzie wyświetlane, nic się z tym nie dzieje, ale jest liczone punkty życia. No właśnie, wyeksportowane do HTML5, można to uploadować, jest uploadowane na itch.io i normalnie można stworzyć jakby stronę sklepu i dwa kliknięcia mógłbym tą grę sprzedawać, nawet gdybym uważał, że ma to sens, bo przez itch.io można sprzedawać projekty i tam się tylko zaznacza, że to jest akurat projekt zupełnie bezpłatny, a można zaznaczyć, że jest płatny. Więc jakbym stwierdził, że to super wartościowa gra, którą warto kasować, nie wiem, $5, to mógłbym wystawić ofertę w sklepie 2 kliknięciami. No, także to jest spoko realizacja jaka end-to-end, czyli od zera do wręcz do strony sklepowej. Co prawda to produkt sam siebie się nie wybroni, bo to raczej takie demo. Natomiast przeszliśmy przez ten proces i wiemy, jak to działa i to chyba był najważniejszy cel tego game jamu, czyli zacząć jak ten cały proces wygląda, czy ma to sens, czy nie. No i teraz jest 4 dni fazy oceniania i tu jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atrybutów trzeba ocenić. Czyli temę, czyli jak się ta gra wkomponuje w temat, który został wybrany. Fun, czyli czy ta gra jest fajna do grania, czy daje radość. Controls, czy jest płynna, czy jest intuicyjna, czy dzieje się tak, jak ma się dziać. Grafika, no czy grafika wygląda dobrze, czy styl graficzny pasuje, czy to wszystko jest urzekające. Audio, czy jest jakaś muzyka, czy pasuje, czy jest fajna. Accessibility, czyli dostępność. To jest taka lista dostępności, która no generalnie ułatwia ludziom granie z różnymi niepełnosprawnościami, ale po prostu nawet wszystkim ludziom ułatwia granie. I tutaj też się ocenia, czy to jest dobrze zrealizowane. No i ogólnie oryginalność, czy coś tutaj jest zaskakującego w tym. No i każda gra tutaj z listy, jak już my wystartowaliśmy z naszym zgłoszeniem, to możemy każdą z tych gier jakoś ocenić, weźmy jakąś tutaj losową, przeglądarkową tylko, bo chcemy spróbować ją uruchomić, nie wiem, czy się uruchomi, czy nie. Czasami się nie uruchamia, czasami się uruchamia. Tutaj coś się nie uruchomiło, ale generalnie ze strony gry można to uruchomić. No więc jak pogram sobie w nią, to właśnie, gdzie ja mam teraz iść? Wstecz. Dobra, inaczej. Tutaj Yokai Panic. O, bierzemy to, klikamy Yokai Panic. O, i tutaj mam właśnie te 7 kryteriów oceny. Tu jakiś wyklikuję. A w międzyczasie też sobie mogę. O, jak się wejdzie przez stronę, to wtedy się to wszystko uruchamia. To jest jakaś właśnie gra. Wypiszę wsadem, że coś się porusza. Z pasją się skacze. No i zobaczmy. Play. Poziom trudności. Takie rzeczy tu się dzieją. To oni będą... Oj, mam obsługę myszki, klawiatury, no panie. No. Także ja... No i to można spokojnie grać. Nie widzę tu żadnego deszczu, więc coś tutaj chyba... Za tematykę chyba dostaną minimum punktów, a nie jest jakaś kropla. O rety, ale mizerne. Znaczy nie, gierka fajna, ale też miał pomysł na grę w głowie i co, ta kropla w ogóle znikła? A, bo to miałem shrine, dobra, czyli ołtarzyk, czyli jakieś takie magiczne rzeczy związane. A, bo to były 2 tematy, no właśnie, o tym zapomniałem. No, w każdym razie wiecie już, jak to działa. Tutaj jest gra, tutaj jest ocena. O, tutaj trzeba zwyjść. oceniam, no i później jak już się skończy ocenianie, to podam wyniki. Generalnie w pomysłach na życie, realizacji pomysłu na życie jest coś takiego, żeby zastanowić się, czy jak będziemy coś robić, jak będzie to wyglądało w dniach, w których nam nic nie idzie. W sensie, chcę tworzyć gry komputerowe, gry wideo, a to wyobrażamy sobie, że nasze najlepsze dni będziemy siedzieć po 10 godzin i kodować wszystko. Ale właśnie bardziej istotne to jest, jak będziemy to robić w dni, w które nam nic nie idzie. Jesteśmy zmęczeni, nie mamy siły, czasu, niczego. Czy jesteśmy w stanie cokolwiek dowieść, zrobić? No i taki game jam fajnie to pozwala sprawdzić, bo jest 9 dni czasu na to, więc na pewno będą tam dobre dni, na pewno będą złe dni. Można zweryfikować swoje poglądy, swoją wizję robienia gier. No, nam się podobało, ale kodowaliśmy zdecydowanie mniej niż było czasu, bo to w zasadzie jest, powiedzmy, jeden dzień roboczy, czyli przyjmijmy 8 godzin, plus ewentualnie jakieś pojedyncze godziny w ciągu tygodnia, czyli 12 godzin, 14 jakoś tak, 14 godzin z 9 dni roboczych teoretycznie, więc można było mocniej docisnąć. No, ale z drugiej strony też nie było presji, więc jest fajna równowaga zachowana. Dobra, to na dzisiaj będzie na tyle. Mam nadzieję, że nie przynudzałem. Do tematu Godot Wild Jam powrócimy w lipcu, bo będzie kolejna edycja, więc pamiętajcie, że będziemy startować. I wtedy też podsumuję, jakie punkty uzyskaliśmy, bo teraz już nie będę nagrywał, a może teraz już nie będę nagrywał, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam na kolejne, hej!